Na profilu Karoliny Kaczorowskiej pojawił się post, który umieściła tam jej siostra, i ten post sugerował, że do zgonu Magdaleny przyczyniły się osoby potencjalnie powiązane ze zgonem Karoliny. Również turystka z Rosji przebywała samotnie i wyskoczyła z szóstego piętra w hotelu. W wywiadzie ta kobieta powiedziała, że skoczyła dlatego, że pewien mężczyzna zmuszał ją do tego, by się rozbierała, a następnie gonił ją z nożem. Co jeszcze bardziej przerażające, Blanka Lipińska to nie jedyna osoba, która kpiła z tego dramatu. Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nadszedł czas na materiał, na który chyba większość z was czekała od dawna. W Polsce mamy dwie wiodące sprawy kryminalne, które, pomimo upływu lat, wzbudzają zainteresowanie ogromnej części społeczeństwa. Jedną z takich zagadek jest oczywiście tajemnicze zaginięcie Iwony Wieczorek, a drugą sprawą jest owiana tajemnicą śmierć Magdaleny Żuk. Pomimo tego, że te sprawy na pozór bardzo mocno różnią się od siebie, to łączy je pewien ważny aspekt, który jest powodem tego, że opinia publiczna dąży do odkrycia prawdy. Chodzi rzecz jasna o to, że w Obu tych przypadkach mamy do czynienia z olbrzymią tragedią młodych dziewczyn, które miały przed sobą tak naprawdę całe życie. Rozmawiałem nawet kilka miesięcy temu z pewnym dziennikarzem na temat tego, że od tych dwóch spraw niektórzy ludzie się wręcz uzależnili. Jak sobie wejdziecie na Facebookowe grupy dotyczące zaginięcia Iwony Wieczorek czy śmierci Magdaleny Żuk, to możecie sami zobaczyć, że są tam pewne osoby, które od wielu lat aktywnie udzielają się na tych forach i próbują na własną rękę dotrzeć do jakichkolwiek wskazówek. No, i właśnie podczas tej dyskusji dziennikarz zadał mi pytanie, dlaczego, według mojej opinii, te sprawy przyciągają i jednocześnie też w pewien sposób polaryzują aż tak duże grono ludzi? Długo nie myśląc, odpowiedziałem, że kiedy dzieje się krzywda młodej kobiecie, to emocje społeczeństwa są spotęgowane, ponieważ to jest właśnie moment, w którym ludzie dostrzegają w tych ofiarach swoje córki. Swoje wnuczki, swoje siostry czy swoje partnerki. No i ponadto myślę, że spora część kobiet ma gdzieś tam z tyłu głowy, że przecież to one mogły być na miejscu tych ofiar. Niestety nie oszukujmy się, ale generalnie kobiety są narażone na dużo więcej zagrożeń niż mężczyźni, chociażby ofiarami przestępstw seksualnych ponad 90% jest płeć żeńska i dlatego każdy kolejny przypadek skrzywdzenia kobiety tak bardzo bulwersuje ludzi, więc absolutnie mnie nie dziwi, że to właśnie te dwie wspomniane przeze mnie sprawy stały się tak bardzo popularne i ja sam zresztą doskonale pamiętam jak kilka lat temu wstrząsnęła mną tragedia Magdaleny Żuk, więc w pełni rozumiem dlaczego komentarze pod moimi filmami wyglądały dotychczas tak Zgodnie z Waszymi oczekiwaniami, dzisiaj omówię oraz przeanalizuję tę tragiczną historię i postaram się przedstawić jak najwięcej szczegółów oraz swoich spostrzeżeń, ale musicie pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Tragiczna śmierć Magdaleny Żółk jest tajemniczą, zagadkową sprawą i do dnia dzisiejszego nie jest pewne, co w tym Egipcie się wydarzyło. Nie mogę więc powiedzieć, że na 100% któraś wersja jest właściwa, a któraś nie jest. Bo to by było z mojej strony bardzo nierzetelne. Jednakże mogę przedstawić swój punkt widzenia, dlatego pamiętajcie po prostu, że wszystkie wyciągnięte wnioski będą jedynie moją prywatną opinią i naturalne jest, iż zdanie niektórych z Was może być zupełnie inne. Ponadto postaram się podejść do sprawy obiektywnie i na chłodno, więc osoby, które chcą krwi, igrzysk oraz oskarżania wszystkich, jak leci, mogą się czuć troszeczkę zawiedzione. Zanim jednak przejdę do materiału, mam bardzo ważne ogłoszenie. Po raz pierwszy w historii tego kanału znalazła się wiarygodna firma, która zdecydowała się wesprzeć moją działalność finansowo w zamian za zareklamowanie ich usług. Chodzi o firmę Take Drop, której serdecznie dziękuję. No, i musicie wiedzieć, widzowie, że tego typu sponsoring znacząco pomaga rozwijać kanał. A niestety, przy takich troszkę bardziej kontrowersyjnych treściach, jak moje, większość reklamodawców nie chce się pojawiać. Więc, nie dość, że część moich filmów ma zablokowane zarabianie przez YouTube'a to jeszcze o wsparciu sponsorów także mogę pomarzyć. Przechodząc do meritum, dzięki TakeDrop.pl możecie stworzyć swój własny sklep internetowy na zasadach tak zwanego dropshippingu. Oznacza to, że nie musicie inwestować w towar, nie musicie go magazynować i nie musicie zajmować się żadną wysyłką czy potencjalnymi zwrotami. Wystarczy wypełnić prosty formularz rejestracyjny, gdzie podajecie swój e-mail, numer kontaktowy oraz dane karty, i po przejściu tego procesu zaczyna się wasza przygoda z prowadzeniem biznesu internetowego. Co ważne, przez 7 dni korzystanie z platformy jest w pełni darmowe, więc zawsze możecie sobie to przetestować. A jeżeli uznacie, że nie dla was jest zajmowanie się takim biznesem, to po tym tygodniu wystarczy po prostu zrezygnować. Takedrop oczywiście zapewnia Wam gotowe, profesjonalne sklepy zintegrowane z hurtowniami i oprócz tego rzecz jasna otrzymujecie instrukcję jak to wszystko obsługiwać. Ale co najważniejsze, firma także oferuje szkolenia z zakresu marketingu, co jest bardzo kluczowe. Osobiście myślę, że zawsze warto próbować czegoś nowego, tym bardziej, że jest ten bezpłatny kilkudniowy okres próbny. No i też otrzymałem informację, że jeżeli nie będziecie przekraczać 2700 przychodów miesięcznie, to możecie tym się zajmować w ramach działalności nierejestrowanej czyli po prostu nie musicie zakładać firmy. Pamiętajcie, że mimo tego, iż konkurencja jest spora, to rynek handlu internetowego rośnie cały czas i na pewno jest jeszcze sporo miejsca na nowe sklepy. W opisie do tego filmu oraz w przypiętym komentarzu znajdziecie mój link polecający do strony TakeDrop.pl i będę bardzo wdzięczny, jeżeli chociaż klikniecie, wejdziecie na stronkę i poczytacie, na czym to wszystko polega. W ten sposób mnie także wspieracie, ponieważ od tej ilości wejść w link zależy czy moja współpraca ze sponsorem. Będzie trwała dłużej. A tymczasem zapraszam Was do posłuchania długo wyczekiwanej na tym kanale historii Magdaleny Żuk. No i oczywiście pamiętajcie, że jeżeli ten film Wam się spodoba, to będzie mi miło, jeśli zostawicie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Zapraszam także do wpadnięcia na mojego Instagrama, gdzie odpisuję na Wasze wiadomości. I przypominam, że możecie mnie także wesprzeć na zrzutce oraz patronajcie. Linki wyświetlą wam się właśnie teraz na ekranie, no i też będą w opisie. Jak zawsze, tego typu materiał zacznę od odpowiedzi na pytanie, kim tak właściwie była Magdalena Żółk. Dziewczyna ta przyszła na świat w 1990 roku. Wychowywała się w niewielkiej miejscowości położonej na Dolnym Śląsku, czyli w Bogatyni. Mieszkała tam razem ze swoimi rodzicami, a ponadto Magdalena miała dwie siostry: młodszą od siebie Małgorzatę oraz starszą Annę. W ostatnich miesiącach odezwało się do mnie troszeczkę osób, które w mniejszym lub większym stopniu znały się z dziewczyną, która jest tematem tego odcinka, i starałem się od nich dowiedzieć, jaka Magdalena była prywatnie. Wiadomo, w internecie można przeczytać sporo na ten temat, ale mnie już życie nauczyło, że media często zakrzywiają rzeczywistość. Więc zawsze lepiej wszystko samodzielnie zweryfikować. Faktem jest, że niezależnie czy pisałem z osobami, które znały się z tą dziewczyną dobrze, czy pisałem z osobami, które tylko gdzieś tam ją kojarzyły, to i jedna, i druga grupa twierdziła, że Magdalena zawsze była uśmiechnięta, wesoła, pomocna i sprawiała pozytywne wrażenie. Co też istotne, według tych moich informatorów, ona nigdy nie obracała się w żadnych patologicznych kręgach. I nie była typem imprezowiczki, która poszłaby na imprezę, naćpała się i robiła niewiadomo jakie rzeczy. Oczywiście, jak większość młodych dziewczyn, Magdalena lubiła sobie pójść na czyjś koncert czy dyskotekę, ale osoby, które ją znały, twierdzą, że ona nie robiła tam jakichś złych rzeczy szanowała się i przede wszystkim nie zażywała żadnych nielegalnych substancji, była wręcz ich przeciwniczką, co w tej historii będzie kluczowe. I tu zwróćcie od razu uwagę na coś ważnego. Sprawa Magdaleny Żuk jest często stawiana w jednej linii ze sprawą Karoliny Kaczorowskiej, o której niedawno robiłem odcinek. Dlaczego te sprawy są łączone, opowiem później, ale zauważcie, że życiorysy tych dziewczyn nie były wcale podobne. Kiedy opowiadałem historię Karoliny, mówiłem Wam, że ona się obracała w nieciekawym towarzystwie ponadto miała nie wiadomo skąd olbrzymią ilość pieniędzy i wiele wskazywało na to, że świadczyła jakieś usługi seksualne i ogólnie na podstawie faktów z jej życia mogliśmy wywnioskować, iż była w jakimś stopniu zdemoralizowana. Ale, czy była zdemoralizowana dobrowolnie, czy ktoś ją zmuszał do tego, to już jest sprawą drugorzędną i w tym kontekście nie ma większego znaczenia. Chodzi mi po prostu o to, że Magdalena nie miała tak zawiłego życiorysu jak Karolina. To była zwykła dziewczyna, prawdopodobnie o dobrym sercu i przede wszystkim należała do kobiet ambitnych. Bo mając 17 lat przeprowadziła się z rodzimego domu do pobliskiego zgorzelca, gdzie uczęszczała do szkoły o profilu kosmetycznym. Kiedy miała 22 lata otworzyła swój własny gabinet i wtedy oprócz tego, że zajmowała się dbaniem o ten biznes, to postanowiła także zrobić studia dietetyczne i jej się to udało, ponieważ zdobyła licencjata z dietetyki. Tu warto też od razu zaznaczyć, że wybrany kierunek nie był przypadkiem, ponieważ ta dziedzina także była w kręgu zainteresowań Magdaleny, ponieważ ona o siebie bardzo dbała, odżywiała się zdrowo, a także uprawiała sport. W 2016 roku Magdalena wyprowadziła się do Wrocławia, ponieważ dostała pracę w jednym z tamtejszych salonów kosmetycznych, i to miało dać jej szansę na jeszcze większe możliwości zarówno finansowe, jak i rozwojowe. No bo wiadomo, Zgorzelec, w którym dziewczyna prowadziła swój salon ma tylko 30 tysięcy mieszkańców, więc przypuszczam, że tak wąskie grono potencjalnych klientów mogło nie być dla niej zadowalające. No chyba wszyscy wiedzą jak to jest. Trzeba płacić ZUS, podatki, wynajem lokalu i żeby taki gabinet funkcjonował to klientów, a raczej w tym przypadku klientek musi przychodzić bardzo, bardzo dużo. W ogóle taka ciekawostka, jeszcze, że właścicielką wrocławskiego salonu, w którym zatrudniła się Magdalena Żuk, była dziewczyna, która się nazywała Magdalena Żuk, i nie były one absolutnie spokrewnione. Myślę, że to, co powiedziałem o przeszłości tej młodej kobiety, jest na chwilę obecną wystarczające. Nie ma też sensu, żebym wyciągał jakieś szczegóły z jej dzieciństwa czy z czasów, kiedy była nastolatką, bo to i tak nic nie wniesie do tematu. Podsumujmy więc krótko. Magdalena Żółk była bardzo atrakcyjną i jednocześnie ambitną dziewczyną, która była samodzielna, zaradna, kształciła się. Pracowała, próbowała sił w biznesie, a oprócz tego ludzie wspominają ją jako osobę pozytywną, przyjacielską i co najważniejsze, taką porządną. Nie wchodziła w żadne patologiczne środowiska, no i zresztą to by raczej było też takie sprzeczne z jej życiem i pomysłami na siebie, gdyby gdzieś tam w tle tego wszystkiego była jakaś mroczna strona. I tak, ja wiem, że pewne media próbowały zrobić z Magdaleny kobietę lekkich obyczajów. Ale to już jest standard, kiedy dzieje się krzywda jakiejś dziewczynie. Jak usłyszycie w mediach, że kobieta zaginęła za granicą albo została zamordowana, to zaraz pojawiają się teorie, jakoby ta kobieta dobrowolnie poleciała zarabiać swoim ciałem. Naprawdę to jest. Obrzydliwy i krzywdzący stereotyp. Oczywiście, zawsze każdą wersję trzeba przeanalizować i brać pod uwagę, ale tutaj nie ma ani jednego argumentu, który by za tym przemawiał. Wręcz faktem jest, iż Magdalena chociażby pożyczała pieniądze od swoich rodziców. Więc powiedzcie mi, która prostytutka, jeszcze z tak ładną urodą, miałaby problemy finansowe. Dla mnie ta teoria o dobrowolnym wyjeździe w celach zarabiania swoim ciałem jest najmniej wiarygodna, bo nic w życiorysie Magdaleny nie wskazuje na to, by była ona zdolna do czegoś takiego. A najgłupszym już w ogóle argumentem, który miałby za tym przemawiać, jest to, że ludzie przywołują fakt, iż Magdalena uczęszczała na lekcje poldensu. No jeżeli ktoś uważa, że kobieta ucząca się takiego tańca jest od razu jakaś puszczalska, to nie wiem nawet jak to skomentować. U mnie w mieście, odkąd się zaczęły otwierać szkoły uczące tego typu tańca, to co któraś moja znajoma chodzi na takie zajęcia, i to w dużej mierze kobiety, które mają mężów, dzieci i tak dalej. Serio, to już nie te czasy, że tańca na róże uczyły się tylko na przykład striptizerki. Dodam jeszcze na koniec tego wątku, że kiedyś zapytano w wywiadzie byłego partnera Magdaleny z dawnych lat, jaka była ona prywatnie, na co on odpowiedział. Imponowała mi jej samodzielność i to, że dużo się uczyła, ale nie po to, żeby zdać, tylko żeby wiedzieć. Jak pojawiały się na rynku jakieś kosmetyczne nowinki, to zaraz musiała je wypróbować. Tym akcentem myślę, że możemy się już przenieść do 28 stycznia 2017 roku. To właśnie wtedy we Wrocławiu zjawił się raper Tede, który zagrał koncert w klubie Zaklęte Rewiry. Tak naprawdę z perspektywy czasu już wiemy, że to był niesamowicie istotny dzień w życiu Magdaleny Żuk. To właśnie podczas tego koncertu poznała się ona ze swoim przyszłym partnerem, czyli Markusem W. Jednakże tutaj pojawia się pewna rozbieżność. Koncert odbył się we wrocławskim klubie Zaklęte Rewiry, ale Magdalena wrzuciła na swojego Instagrama zdjęcie z raperem, które zostało wykonane w klubie Grey. Prawdopodobnie po koncercie właśnie tam odbyło się nieoficjalne afterparty i to najpewniej tam poznała Markusa. Zresztą od samego początku wszystkie źródła informowały, że Para poznała się w greju. No i to właśnie moment, w którym historia Magdaleny Żuk zaczyna mieć cechy wspólne ze sprawą Karoliny Kaczorowskiej. Obie te dziewczyny, według świadków, miały się pojawiać we Wrocławskim klubie Grey. Zresztą wystarczy zerknąć na hashtagi pod zdjęciami Magdaleny, by sobie uświadomić, że jest to prawda. No i teoretycznie to nie jest żaden argument, by te sprawy łączyć, bo ten klub jest przecież popularny. Jednakże w pewnym momencie zaczęły się pojawiać pewne plotki, jakoby Karolina Kaczorowska chodziła na imprezy do tego lokalu w towarzystwie Markusa W dokładnie tego samego Markusa, z którym związała się Magdalena. Początkowo była to taka teoria, na którą ciężko było znaleźć dowody. Później jednak pojawiło się w sieci zdjęcie, które miało udowadniać ich znajomość. Problem jednak w tym, że zdjęcie wypłynęło z zamazaną twarzą mężczyzny, więc tak naprawdę nadal nie było wiadome, czy człowiek na zdjęciu to aby na pewno Markus W. On się generalnie wyparł tego, jakoby znał Karolinę, która straciła życie w hotelu w Karpaczu, aczkolwiek zupełnie inne światło na sprawę rzuciła mama Karoliny Kaczorowskiej, która powiedziała w wywiadzie, że jak najbardziej jej córka chodziła na imprezy z chłopakiem Magdaleny, Żuk. Z jednej strony jest więc Markus wypierający się tego, a z drugiej strony jest mama Karoliny potwierdzająca to. Mamy więc słowo przeciwko słowu i komu uwierzymy bardziej, to jest już kwestią indywidualną. Mnie osobiście jednak bardziej przekonuje wersja mamy Karoliny, ponieważ nie potrafię znaleźć argumentu dlaczego ta kobieta miałaby kłamać. I obciążać kogoś, kto nie miałby nic wspólnego z jej córką. Ale oczywiście może taki argument istnieje, tylko ja na niego nie wpadłem. Magdalena mówiąc potocznie, w Markusie była zakochana po uszy. Była w niego zapatrzona, idealizowała go. No jak to zresztą zawsze jest na początkowym etapie związków. Nie na darmo się mówi, że zakochany człowiek przez pierwsze miesiące relacji jest jak pod ciągłym wpływem. Alkohol. Dziewczyna zresztą stosunkowo szybko podjęła decyzję o zamieszkaniu z chłopakiem. Już po mniej więcej dwóch miesiącach przyprowadziła się do niego i tworzyli na pozór udany związek. Nigdy nie wypłynęła na światło dzienne żadna informacja, jakoby im się tam coś nie układało. Tutaj też obala od razu pewien mit, który nadal krąży po sieci, mówiący, że Markus W. był synem dziennikarza pracującego dla Gazety Wyborczej. Ludzie wielokrotnie mi gdzieś tam podsyłali taką informację na Instagramie czy nawet mailowo i jest to fake news. Mężczyzna, który jest przedstawiany jako ojciec Markusa, napisał nawet artykuł o tytule Wróg publiczny jak zostałem ojcem Markusa w. Myślę, że skoro już to wszystko wiecie, to jest to właściwy moment, by pomału zacząć przechodzić do tego nieszczęsnego wylotu Magdaleny do Egiptu. Według oficjalnej wersji, po kilku miesiącach związku, Magdalena postanowiła zrobić prezent swojemu chłopakowi Markusowi W. i zadecydowała, że zabierze go na wycieczkę do Egiptu. Z potwierdzonych informacji wiemy, że na ten cel pożyczyła część pieniędzy właśnie od swoich rodziców. Tylko że Magdalena wcale im nie powiedziała, po co są jej pieniądze, które pożycza. Wycieczka miała być formą niespodzianki, więc kupiła ją za plecami Markusa, i kiedy go o tym poinformowała, okazało się, że kończy się ważność jego paszportu i do Egiptu polecieć nie może. Tylko, że tutaj zaczyna się cały szereg nieścisłości. Według doniesień medialnych, ludzie z otoczenia Magdaleny twierdzili, iż dziewczyna Kilka dni przed wylotem szukała kogoś ze swojego towarzystwa, kto zechciałby z nią udać się w podróż. Miała wysyłać wiadomości, w których tłumaczyła, że Markus nie może lecieć z powodu właśnie tego paszportu i dlatego szuka kogoś chętnego na wycieczkę w gronie najbliższych przyjaciół. Markus zaś zeznał, że o wycieczce dowiedział się wczesnym popołudniem w dniu wylotu, co przeczy tej przytoczonej przed chwilą teorii, która wersja jest prawdziwa, niestety nadal nie wiadomo. Kilka godzin przed wylotem Markus pojawił się w urzędzie i prosił o przedłużenie ważności. Paszportu, ale nie było możliwe zrobienie tego od ręki. Wtedy to więc para rzekomo podjęła decyzję, że wystawią na sprzedaż za połowę ceny wycieczkę. I jeżeli ktoś ją kupi, to super, a jeżeli nie, to Magdalena poleci do Egiptu sama. Aby odpocząć. Na pozór brzmi to logicznie, ale jak zagłębimy się w sytuację, to już ona taka logiczna wcale nie jest. Wycieczka została wystawiona na sprzedaż przez Markusa na portalu Facebook 4 godziny przed potencjalnym odlotem. Wrzucił on ogłoszenie na jakąś tam grupkę, a w międzyczasie razem ze swoim kolegą wsiedli w auto i pojechali odwieźć Magdalene na lotnisko. Według markusa, jeśli pojawiłby się w międzyczasie ktoś chętny na zakup tej wycieczki, to by po prostu zawrócili. Problem jednak w tym, że sposób sprzedaży wycieczki wygląda trochę tak, jakby on wcale tej wycieczki sprzedać nie chciał. Oferta od sprzedania podróży została wrzucona na Facebookową grupę ze świeżo zrobionego konta, na którym Widniał tylko jeden znajomy, i ogólnie ten profil był pusty. Powiedzcie mi więc, kto normalny odkupiłby wycieczkę za granicę od jakiegoś pustego profilu? Przecież to wyglądało jak jakaś próba oszustwa, i ciężko uwierzyć, że Markus nie brał tego pod uwagę. On się tłumaczył, że wystawił ją z innego profilu, bo nie chciał ze swojego, by mu tam spamu nie robili i tak dalej. No ale. To się nie klei i nie brzmi zbyt wiarygodnie, że ktoś chcąc sprzedać wycieczkę w kilka godzin wpada na pomysł, by wystawić ją na sprzedaż z jakiegoś pustego Facebooka. Przecież czym to bardziej wiarygodne, tym większa szansa na pozyskanie kupca. Na no, Markus wrzucił na jakąś grupkę z pustego profilu informację, że sprzeda za 2000 wycieczkę do Egiptu, która była warta 4000 i teoretycznie liczył, iż to się uda. Na tej podstawie internauci zaczęli go oskarżać o to, że on sobie robił alibi. Zaczęły pojawiać się takie zarzuty w jego kierunku, że wcale nie chciał sprzedać tej wycieczki, że sprawiał tylko pozory i że do urzędu także poszedł tylko dlatego, że wiedział, iż nie można tej ważności przedłużyć. No i obiektywnie myślę, że ciężko dziwić się ludziom, bo naprawdę ten sposób sprzedaży był niezwykle dziwny. Zestawiając to jeszcze z informacją, że on o wycieczce i o tym, że nie poleci, miał wiedzieć już wcześniej, a ogłoszenie pojawiło się dopiero chwilę przed planowanym odlotem, to już całkiem mamy taką nielogiczną historię. Jednak, oczywiście, pamiętajmy, że to jest tylko jakaś poszlaka, a nie mocny dowód, na podstawie którego moglibyśmy już Markusa oskarżać o cokolwiek. No ale dobra, przejdźmy do tego, co działo się dalej. Rzecz jasna, wycieczki nie udało się sprzedać, więc podjęto decyzję, iż Magdalena do Egiptu leci sama. 25 kwietnia 2017 roku o 20.20 20 wsiadła do samolotu i wyruszyła na wakacje. Kiedy dotarła do hotelu, było już bardzo późno. Zameldowała się w obiekcie, tak naprawdę w środku nocy, i tutaj wydarzyła się pierwsza podejrzana rzecz. Magdalena zadzwoniła w nocy do Markusa i powiedziała, że słyszy jakieś podejrzane dźwięki, i że ktoś cały czas kręci się pod jej drzwiami. No ale wiadomo, to było zaraz po jej przyjeździe, więc teoretycznie mogło tak być, że chodzili jacyś goście, którzy także dopiero przylecieli. Albo może ktoś wołał obsługę po coś do pokoju, więc finalnie nie została podjęta żadna interwencja. Prawdopodobnie Magdalena po prostu poszła spać. Następny dzień był już jednak Pełen podejrzanych incydentów. 26 kwietnia, czyli dzień po przylocie Magdaleny, do jej rodziców dotarła informacja, że ich córka zachowuje się w hotelu dziwnie i że zaczepia turystów oraz wykrzykuje, iż jej chłopak powinien być w tym Egipcie razem z nią. Zaniepokojeni rodzice dziewczyny postąpili więc, w moim odczuciu, rozsądnie i skontaktowali się z polską ambasadą. Przedstawili sytuację i po jakimś czasie otrzymali telefon zwrotny z wiadomością, że ambasada skontaktowała się z rezydentem, który pracował w tym hotelu, i rezydent poinformował, że wszystko jest ok i nic z Magdaleną złego się nie dzieje. Na podstawie późniejszych wydarzeń możemy już dzisiaj sądzić, iż ten człowiek nie mówił prawdy i Olbrzymim błędem ambasady było to, że uwierzyli mu na słowo. Ponadto moim zdaniem to właśnie ten rezydent, czyli Mahmud K, odegrał najbardziej kluczową rolę w tej całej układance. Swoje argumenty przedstawię w późniejszej części materiału. Jednakże, potencjalnie dziwne zachowanie Magdaleny w hotelu, to nie była jedyna sytuacja, która miała miejsce tamtego dnia. W godzinach wieczornych, Markus otrzymał telefon od swojej partnerki. Dziewczyna nadal skarżyła się na to, że ciągle ktoś jest obok jej pokoju i że dzieją się jakieś podejrzane rzeczy. Chłopak więc powiedział jej, by zaniosła telefon do recepcji. Markus zapytał wtedy pracownika hotelu, co się dzieje, a ten pracownik odpowiedział, że upewni się, czy wszystko jest okej. Okay. Po tej rozmowie Magdalena napisała, że już jest wszystko dobrze. Prawdziwie szokujące fakty dotyczące tego dnia wyszły jednak na światło dzienne w 2019 roku. Rodzina Magdaleny poinformowała, że w raporcie dotyczącym zawartości telefonu tej dziewczyny pojawiły się szczegóły lokalizacji urządzenia Wszystkie lokalizacje się zgadzały i były zgodne z rzeczywistością, od samego wyjazdu z domu, aż po moment śmierci. Pojawił się jednak pewien istotny detal. Według zapisu GPS, 26 kwietnia telefon dziewczyny znalazł się na morzu 20 km od brzegu. Od razu nasunął się wniosek, że Magdalena musiała tego dnia przebywać na jakiejś łodzi bądź jachcie, ponieważ nie wypłynęłaby tak o po prostu 20 km w głąb morza i to jeszcze z telefonem. Jednak doniesieniom, które pojawiły się w raporcie, zaprzeczyła Jeleniogórska Prokuratura. Stwierdzili oni, że Magdalena tego dnia nie wychodziła z hotelu i nie jest możliwe, by znalazła się na morzu. Zasugerowali więc, że musiał nastąpić jakiś błąd. Jest to naprawdę dziwne, ponieważ przypominam, zgadzało się dosłownie wszystko, z wyjątkiem tej jednej, jedynej. Kwestii. Tutaj warto od razu zaznaczyć, że prokuratura nadzorująca sprawę Magdaleny Żuk to ta sama prokuratura, która prowadziła sprawę tajemniczej śmierci Karoliny Kaczorowskiej i jak z perspektywy czasu wiemy, przy tamtej sprawie została popełniona cała masa poważnych błędów. Przenieśmy się więc do kolejnego dnia, czyli 27 kwietnia. To był dzień, kiedy kontakt z Magdaleną był już znacznie utrudniony. Nie była ona sobą i podczas rozmów telefonicznych, Sprawiała wrażenie osoby przerażonej. Z godziny na godzinę jej stan był coraz gorszy, a tym samym rósł niepokój jej bliskich. Telefon Magdaleny pozostawał też wyłączony, co tylko potęgowało negatywne emocje. Tego dnia Markus zdecydował się kupić dziewczynie jak najszybszy możliwy lot powrotny. Magdalena miała wrócić do kraju za dwa dni od tamtego momentu. Markus powiedział także w wywiadzie, że tego dnia wydarzyło się coś niepokojącego, ale dla dobra śledztwa nie mógł mówić co. Prawdopodobnie chodziło mu o to, że Magdalena w nocy z 27 na 28 kwietnia miała pojawić się na dachu hotelowym i ściągała ją stamtąd ochrona. Niepodważalne jest, że zachowanie Magdaleny było wstrząsające. Nasuwa się jednak pytanie, czy dziewczyna naprawdę mówiąc potocznie zwariowała lecąc na wakacje, czy może zwariowała dlatego, że zostały jej podane jakieś substancje, które doprowadziły ją do takiego stanu. Pamiętajmy, że na przykład tak zwane pigułki gwałtu są narkotykiem, a każdy narkotyk może wywołać nieplanowane objawy, takie jak różnego rodzaju psychozy. Na stronie: Uzależnienia, myślnik możemy przeczytać następującą informację. Psychoza po narkotykach jest dobrze przebadanym zjawiskiem. Narkomani trafiają do szpitali psychiatrycznych często właśnie z powodu wystąpienia jej niepokojących objawów. Mogą one być związane tak samo z przyjęciem jednorazowej dawki substancji psychoaktywnej, np. LSD, lub być wynikiem odstawienia różnych nielegalnych środków. Sprawdziłem jeszcze jakie są objawy tego typu psychozy i posłuchajcie sami: paranoja, halucynacje, niepokój, problemy z koncentracją, agresja, zwiększona aktywność motoryczna czy napady paniki. Co też istotne z Magdaleny Media próbowały zrobić osobę, która zmagała się z poważnymi problemami psychicznymi już wcześniej. Kiedyś pewien duży portal opublikował informacje, jakoby Magdalena. W przeszłości leczyła się w placówce psychiatrycznej. Oczywiście podkreślili, że to informacja nieoficjalna. Później jednak wszystkie media to podłapały i podawały tego newsa dalej zupełnie tak, jakby był potwierdzony. Rzecz w tym, że rodzina Magdaleny obalała to i zaprzeczała temu, jakoby ta dziewczyna miała problemy ze zdrowiem psychicznym. Pojawił się nawet wpis na Facebooku starszej siostry, który brzmiał następująco: Moja siostra nigdy nie leczyła się psychiatrycznie ani nie miała depresji. Była cudowną, młodą, pełną życia dziewczyną, która miała marzenia, do których dążyła. Zawsze pełna życia, uśmiechnięta, wysportowana, nie lubiła siedzieć bezczynnie. Wszędzie było jej zawsze pełno. Pracowała, uczyła się, szkoliła, uprawiała sport. Zawsze dążyła do celów, jakie sobie postawiła i osiągała je. W ostatnich dniach swojego życia była bardzo szczęśliwa, mówiła o ślubie i chęci posiadania dzieci. Ona kochała żyć, więc warto zauważyć, iż depresja objawia się inaczej. Dlatego zwracam się teraz do was wszystkich. Tak strasznie wam przykro z powodu Magdaleny śmierci, więc może nie dajcie sobie wmówić tych bredni o jej chorobie. Aczkolwiek finalnie się okazało, że rzeczywiście Magdalena korzystała z terapii dla dorosłych dzieci alkoholików jest to tak zwane zaburzenie DDA. Tylko, że to nie jest żadna choroba, która wywołuje takie objawy, jakie pojawiły się u Magdaleny w Egipcie, więc łączenie tych dwóch kwestii jest pozbawione sensu. To trochę tak, jak ja bym poszedł teraz do psychologa, leczyć na przykład nieśmiałość. Za rok bym dostał psychozy i ktoś by powiedział, że o, przecież on się już zmagał z takimi problemami rok wcześniej. Zresztą przeczytam wam objawy DDA i sami wyciągnijcie wniosek, czy leczenie czegoś takiego ma cokolwiek wspólnego z tym, co wydarzyło się w Egipcie. Niska samoocena, poczucie bezwartościowości, poczucie cierpienia i krzywdy, poczucie osamotnienia, poczucie winy, problemy z wyrażaniem i okazywaniem emocji, problemy z rozpoznawaniem i werbalizowaniem własnych potrzeb. Problemy z tworzeniem głębszych i trwalszych związków. Problemy z przeżywaniem radości, zabawy, relaksu. Wrogość i nieufność wobec innych. Lęk przed bliskością, lęk przed odrzuceniem. Problemy z przestrzeganiem własnych i cudzych granic. Silna potrzeba kontroli. Tendencje do nadodpowiedzialności, nasilona kontrola, perfekcjonizm. Tendencje do izolacji, skrytości. Zachowanie potencjalnej ofiary. Dodam jeszcze, że siostra nie skłamała tym swoim wpisem, ponieważ ona tam napisała, że Magdalena nie leczyła się psychiatrycznie, a leczenie psychiatryczne to nie jest to samo co leczenie psychologiczne. Przy psychiatrycznym leczeniu podawane są leki, a przy psychologicznym po prostu chodzi się do psychologa i rozmawia. Wróćmy do chronologii zdarzeń. 28 kwietnia w godzinach porannych Magdalena leżała w progu pokoju hotelowego. Zdarzenie to zostało nakręcone telefonem i dotarło do rodziny, a następnie wypłynęło do internetu. Teraz na ekranie wyświetlają wam się skryny z tego wideo, i tu muszę niestety zrobić małą pauzę. Nagrania z tych wszystkich zdarzeń są ogólnodostępne i w internecie może je znaleźć każdy. Pomimo tego, kiedy te nagrania były wykorzystywane w analizach przez różnych twórców, to bardzo często takie filmy były blokowane. Oznacza to, że jeżeli w tym podcaście wklejałbym te nagrania tak jak to robię w swoich innych filmach, to ryzykowałbym tym, że ta moja praca poszłaby na marne i materiał, który teraz oglądacie, zostałby zablokowany. Tutaj także przytoczę taką historię, że kiedyś pewna telewizja internetowa udostępniła u siebie nagranie z Magdaleną, które i tak latało już po internecie. Rzecz jasna, było to wideo z tych wydarzeń w Egipcie. I dostali oni wiadomość od młodszej siostry Magdaleny. Ja wam teraz przeczytam, co ta dziewczyna napisała. Witaj Bogatynia 24 TV. W tej chwili proszę usunąć film. Nawet państwo się nas nie spytało, czy możecie udostępnić film. Jeżeli ten film dziś nie zostanie usunięty z waszej strony, to zgłoszę sprawę na policję. To co państwo zrobiło jest niezgodne z prawem. Pozdrawiam, siostra Magdaleny Żuk. No i właśnie dlatego ja w tym materiale nie będę umieszczał tych nagrań. Ale jak sobie rozwiniecie opis do tego filmu, to tam będą wrzucone linki. Więc jeżeli nie znacie jakiegoś filmiku, o którym będę opowiadał, to dajcie sobie pauzę, zerknijcie do opisu i tam powinny być odnośniki. No, chyba, że też zostaną one nagle zdjęte. Jeżeli chodzi o rodzinę Magdaleny, ja w tym odcinku zbytnio nie będę się o tych ludziach wypowiadał, bo dotknęła ich ogromna tragedia i uważam, że to. Trochę chore jest, jak niektórzy ludzie gdzieś tam próbują ich oczerniać z różnych powodów. Ale jest pewna kwestia, która mnie od samego początku dziwiła i w sumie to dziwi dalej. Magdalena z Markusem znała się bardzo krótko. Poznali się oni praktycznie trzy miesiące przed tym Egiptem, więc nie był to żaden zaufany mężczyzna. Pomimo tego, rodzina, a w szczególności jedna z sióstr, często sugerowała, że Markus jest na 100% niewinny. Jak się słuchało tych wypowiedzi, to można było odnieść wrażenie, że mowa o kimś, kto tworzył z Magdaleną długi związek i był już częścią rodziny. No, tak nie było. Ja nie stwierdzam oczywiście w tym momencie, że Markus ponosi jakąś winę, ale jeżeli dzieje się krzywda dziewczynie, która była w stosunkowo świeżym związku, to trzeba brać każdą hipotezę pod uwagę, łącznie z tym, że to nowo poznany partner przyczynił się do skrzywdzenia tejże kobiety. Co innego, jak jest taka sytuacja jak teraz z tą Anastazją, która zginęła w Grecji, gdzie ona ze swoim chłopakiem była ponad dekadę, no to okej. Okay. Rodzina wtedy może mówić, że on by jej nie skrzywdził, ale tutaj ta pewność była przesadzona i trochę nielogiczna, bo w trzy miesiące to nie da się poznać dobrze człowieka i być pewnym jego dobroci. No ale to tylko takie moje małe spostrzeżenie. Wracając do tematu, zatrzymałem się przy tym, że Magdalena leżała na tej podłodze w hotelu. Rezydent więc postanowił ją zawieźć do najbliższego szpitala jednak lekarze odmówili przyjęcia kobiety, ponieważ stwierdzili, że nie zajmują się leczeniem chorób psychicznych, a właśnie takiej pomocy według nich potrzebowała Magdalena. Ogólnie zostały opublikowane materiały wideo z tego dnia, kiedy ona przyjechała do tego szpitala, no i możemy na nich zobaczyć, że dziewczyna troszkę się chwiała, a ponadto po wyjściu z obiektu rozmawiała z kimś przez telefon i przez cały czas była pilnowana. To, że się chwiała akurat nie jest niczym dziwnym, bo była pod wpływem leków. Jednak tu pojawia się pewna ciekawostka. W Egipcie w większości takich dużych hoteli są zatrudnieni normalnie lekarze. Jeżeli jesteście na wakacjach i coś wam się stanie, to możecie iść, zapłacić i zostanie wam udzielona pomoc medyczna. No i właśnie na podstawie rozmowy rezydenta z siostrą Magdaleny możemy wywnioskować, że kiedy znaleziono Magdalenę leżącą na podłodze, to został jej podany jakiś zastrzyk w hotelu przed Przewiezieniem do szpitala. Oczywiście, możliwość skorzystania z pomocy lekarza na wakacjach jest czymś super, ponieważ różne sytuacje się zdarzają i czasami może się coś takiego przydać, ale kiedy z jakiegoś powodu tracisz świadomość w hotelu, i w tym samym hotelu pracownik może ci coś wstrzyknąć do organizmu, to według mnie. Brzmi to trochę strasznie. Reasumując, Magdalenę odesłano ze szpitala do hotelu i następnego dnia miała ona już zarezerwowany lot powrotny do Polski. Według oficjalnej wersji rezydent ją zawiózł 29 kwietnia na lotnisko, ale nie wpuszczono ją na pokład samolotu, ponieważ załoga stwierdziła, że jej stan zdrowotny na to nie pozwala rzekomo była zbyt agresywna. Tutaj rodzi się pytanie, Skoro dzień wcześniej lekarz w hotelu wstrzyknął jakąś substancję Magdalenie, dzięki której spokojnie pojechała do szpitala i zachowywała się tam w miarę normalnie, z wyjątkiem tych chwilowych zachwiań i równowagi, to dlaczego ten lekarz nie podał jej nic na uspokojenie, gdy jechała na lotnisko? Przecież, jeżeli chciano ją odesłać bezpiecznie do domu, to jakim problemem było ponownie podanie jej środka uspokajającego? aby mieć pewność, że nie dostanie na przykład na lotnisku agresji. W ogóle gdzie w tym wszystkim była nasza cholerna ambasada? Zamiast wysłać pracowników, którzy by przejęli tę dziewczynę i jej pomogli, to ludzie z tej ambasady jedynie kontaktowali się z rezydentem i ufali mu bezgranicznie. Kiedy Magdalena nie została wpuszczona do samolotu, to rzekomo rezydent pojechał z nią z powrotem do hotelu, ale nie chciano jej ponownie zameldować, więc niby zaczął on jeździć od hotelu do hotelu w celu znalezienia dla niej miejsca. Ile w tym prawdy nie wiadomo. Wiemy jednak, że chwilę później zostało zarejestrowane przerażające nagranie, które przypadkiem wyciekło do internetu. Markus wrzucił je do sieci, by wysłać do szefowej Magdaleny, ale nie ustawił filmu na prywatny i zanim się zorientował, to Kopie już były dosłownie wszędzie. No ale dobra, przejdźmy do omówienia tego wideo i tak jak mówiłem wcześniej, ja tutaj wkleję tylko jakieś skryny lub krótkie fragmenty, a odnośnik do całości znajdziecie w komentarzu. Myszko powiedz mi co się wydarzyło. Nagranie, o którym mowa to zapis fragmentu rozmowy Magdaleny z Markusem. I tutaj podkreślam fragment. Sporo ludzi o tym nie wie, ale rozmowa trwała o kilka minut dłużej, jednak albo nie została w całości nakręcona, albo jej początek został wycięty. Markus początkowo twierdził, że to mama mu doradziła, aby nakręcił najbliższą rozmowę z dziewczyną, by mieć dowód tego, w jakim ona jest stanie. Oznaczało to więc, że kręcenie rozmowy było zaplanowane już wcześniej, więc w teorii powinna zostać ona zarejestrowana w. Całości. W kolejnym wywiadzie Markus jednak troszeczkę sobie zaprzeczył i stwierdził, że kiedy zobaczył, w jakim Magdalena jest stanie, to poprosił kolegę już w trakcie tej rozmowy spontanicznie, aby ten zaczął ją kamerować, więc to miało być jego wytłumaczeniem, dlaczego nagranie było krótsze niż cała rozmowa. Mimo wszystko z tego kawałka wideo i tak można wiele wywnioskować. Po pierwsze, Magdalena nie trzymała telefonu w swoich rękach. Stała, mówiła, a ktoś ją kamerował, więc rozmowa była w pełni kontrolowana. Po drugie, dziewczyna zadzwoniła z telefonu nie swojego, a rezydenta, jej telefon pozostawał wyłączony. Po trzecie, Magdalena była przerażona i powtarzała, że ona już z tego Egiptu nie wróci. Błagała wręcz, by Markus ją stamtąd zabrał, ponieważ twierdziła, że oni jej coś zrobią i że oni mają różne sztuczki. Kiedy Markus zapytał, co oni jej tam robią, Magdalena rzekła, że nie może mówić i że to już i tak nic nie da. Ludzie także się doszukiwali, że ona tam szepnęła, iż ją zgwałcono, ale tego nie udało się potwierdzić. Nagranie było niewyraźne i nie wiadomo, czy serio tak szepnęła, czy była to nadinterpretacja ludzi i jakaś siła sugestii. Zostając jeszcze przy tej rozmowie, Markus poinformował Magdalenę, że do Egiptu poleci po nią jego przyjaciel, czyli Maciek. Ten chłopak rzeczywiście tam poleciał, ale kiedy dotarł na miejsce, to było już za późno. Z takich jeszcze ciekawych kwestii, kiedy Markus rozmawiał z Magdaleną, to ten kolega nagrywający rozmowę powiedział: Aby nie wyciągał od niej tego, bo. No i niestety, to już było niewyraźne, więc nie będę snuł domysłów, ale wkleję ten fragment audio przy montażu, żebyście sami sobie to przesłuchali. Nie wyciągał od wyciąga. Ktoś ci coś tam zrobił? W późniejszym czasie media zapytały tego kolegi, dlaczego on tak powiedział. Usłyszeliśmy wtedy, że nie chciałem, żeby wyciągał od Magdaleny wiele, bo wiedziałem, że ona nie powie. A jeżeli powie, to mogło się to wiązać z jakimiś konsekwencjami, ponieważ zostałaby zrozumiana. Jeżeli faktycznie ktoś był winny z tamtej strony. Ostatnia jeszcze istotna kwestia jest taka, że pod koniec nagrania, kiedy Markus ponownie spytał co się stało, to Magdalena powiedziała M. No, ale można to interpretować na wiele sposobów. Ta cała rozmowa zakończyła się tym, że rezydent Mahmoud zabrał ten telefon i powiedział do Markusa, że to nie ma sensu i że on będzie dzwonił do ambasady. Moment tej wideo rozmowy jest także momentem, w którym pojawia się w tej całej historii kolejna postać. Na telefonie Markusa wyświetlało się przez moment powiadomienie połączenia od kogoś, kto był wpisany jako złoty. W rzeczywistości ten mężczyzna miał na imię Kamil, i to właśnie jego osoba wprowadziła ogromne zamieszanie do tej sprawy, ponieważ pseudonimu Złoty używał także partner tragicznie zmarłej Karoliny Kaczorowskiej. Pojawił się więc na pierwszy rzut oka szereg powiązań. Po pierwsze, obie dziewczyny chodziły do klubu Grey, po drugie, mama Karoliny twierdziła, że jej córka imprezowała z Markusem. Po trzecie, w obu sprawach pojawił się mężczyzna o imieniu Kamil i pseudonimie Złoty. Po czwarte, obie sprawy prowadziła ta sama prokuratura. Aczkolwiek wydarzyła się rzecz nieprawdopodobna, która sprawiła, że jeden punkt z tej listy powiązań trzeba było wykreślić. Złoty, który pojawił się w sprawie Karoliny, to był Kamil P., a złoty, który pojawił się w sprawie Magdaleny, to był Kamil C. Więc była to zbieżność imion oraz pseudonimów, choć sam przyznam, że początkowo ciężko mi było w to uwierzyć, no, ale takie są fakty. Kilka godzin po zakończeniu tej rozmowy z Markusem stan dziewczyny był coraz poważniejszy, więc przetransportowano ją do szpitala i została w nim przyjęta. Rodzina wtedy częściowo odetchnęła z ulgą, ponieważ uznali, że skoro leży już Magdalena w szpitalu, to nic złego jej się tam nie stanie. Niestety, nic bardziej mylnego. Chwilę przed północą dziewczyna uciekła z sali szpitalnej, jednak zatrzymało ją wtedy kilku mężczyzn. Kilkadziesiąt minut później, Magdalena kolejny raz opuściła salę i wtedy doszło do dużego zamieszania i szarpaniny, prawdopodobnie z personelem szpitala. Wtedy to podjęto decyzję, że Magdalena zostanie przywiązana pasami do łóżka, tak aby nie mogła kolejny raz podjąć próby ucieczki. Pomimo tego, jakimś cudem, według oficjalnej wersji, około godziny 2:30, Magdalena wydostała się z tych pasów i wyskoczyła z okna prosto na betonowy chodnik i schody. Wtedy to rozpoczęła się walka o życie. Umieszczono ją na oddziale intensywnej terapii, a po kilku godzinach przetransportowano ją do innego szpitala. Niestety tego samego dnia, czyli 30 kwietnia 2017 roku, w godzinach popołudniowych, Magdalena Żuk odeszła. Do jej bliskich zadzwoniono z tą smutną informacją chwilę przed godziną 18, choć później się okazało, że lekarz stwierdzający zgon wpisał jako godzinę śmierci 21. Jednak to nie był wcale koniec dziwnych incydentów. Strona egipska, pomimo tego, że obiecywała, iż będzie dla nich priorytetem wyjaśnienie tej sprawy, to znacząco oni utrudniali śledztwo, zwlekali z przekazywaniem dokumentów i współpraca między stroną polską a egipską była po prostu tragiczna. Wyglądało to tak, jakby Egipt robił wszystko, aby sprawę uciszyć. Wyobraźcie sobie, że chociażby wyniki badań toksykologicznych przekazano dopiero pod koniec 2022 roku, czyli po 5 latach. Jeżeli Egipt nie miał nic do ukrycia, to pytanie, dlaczego aż 5 lat zajęło im przekazanie istotnej dokumentacji? Kiedy tato Magdaleny poleciał do Egiptu z jej starszą siostrą, by uzyskać dostęp do akt, otrzymali informację, że nie ma takiej możliwości, by im zostały one przedstawione. Chyba że najpierw zeznają, iż mają pewność, że dziewczyna odebrała sobie życie samodzielnie. Próbowano w ten sposób zmusić bliskich do zamknięcia sprawy. Jednak nasza polska prokuratura jeleniogórska wcale nie wypadła lepiej. Posłuchajcie teraz uważnie. Sekcja zwłok wykazała, że Magdalena Żół miała obrażenia tylko i wyłącznie lewej strony ciała. Naturalne jest, że kiedy ktoś wyskakuje oknem, to odruchowo próbuje się ratować i obrażenia są zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Oznaczało to więc, że ktoś mógł pozbyć się Magdaleny, wypychając ją nieprzytomną przez okno. Jednak prokuratura stwierdziła, że to niemożliwe i że te obrażenia są typowe dla upadku z wysokości. Później jednak pojawiła się ta informacja, że telefon Magdaleny złapał lokalizację pierwszego dnia, 20 km od brzegu na morzu. Prokuratura jednak poinformowała, że to niemożliwe, choć wszystkie inne lokalizacje się zgadzały. Aczkolwiek prawdziwym fikołkiem jest to, że z egipskiej dokumentacji jasno wynikało, iż w organizmie Magdaleny wykryto afrykański niebezpieczny narkotyk o nazwie Kat. Jego przedawkowanie może powodować halucynacje Urojenia, paranoję czy agresję, a ponadto ta substancja, jak każdy inny narkotyk, może doprowadzić w niektórych przypadkach do długotrwałej psychozy. Rodzina Magdaleny Żuk poinformowała, że to była jedna z tajemnic śledztwa. Prokuratura zabroniła rodzinie ujawniania tej informacji. Tłumaczyli, że to dla dobra sprawy. Jednak kiedy rodzina się wygadała, to nagle prokuratura przekazała, że to nie jest prawda i żadnego narkotyku w organizmie Magdaleny jednak nie wykryto. No więc co, najpierw była ta substancja, a później jednak nie, no to się kompletnie nie zgadza. Tak naprawdę wszystko, co wskazywało na to, że do tego stanu i zgonu Magdaleny mogły się przyczynić osoby trzecie, było natychmiast obalane przez prokuraturę, choć czasami przyczynili oni sami sobie. Kolejna sprawa: kiedy rodzina poleciała do Egiptu i udali się do tego szpitala, by na własną rękę pozbierać jakieś informacje, to pokazano im okno, z którego rzekomo wyskoczyła Magdalena. Problem w tym, że wskazano inne okno niż to, które zostało opisane w raporcie. O tym, jaka panowała dezinformacja, świadczy również odkrycie, którego dokonała pewna internautka na zamkniętej facebookowej grupie. TVN, uwaga, wyemitował materiał, który został nakręcony w Egipcie. Brała w nim udział starsza siostra Magdaleny. W tym reportażu pokazano rzekome drzwi do pokoju dziewczyny, w których leżała ona wtedy na tym filmie nieprzytomna. Problem jednak w tym, że to nie były te same drzwi, o czym świadczył układ płytek podłogowych. Pytanie więc, czy nastąpiła pomyłka w reportażu i nie pokazano drzwi do pokoju Magdaleny, czy może to były właśnie drzwi do jej pokoju? ale na tamtym nagraniu leżała z jakiegoś powodu przy nieswoich drzwiach. Wracając jeszcze do tematy prokuratury, to wisienką na torcie pełnym kompromitacji było to, że samochód Magdaleny Żuk, który powinien zostać zabezpieczony i przeszukany, udało się odnaleźć dopiero w lutym 2018 roku i to tylko dlatego, że ktoś się akurat do niego włamywał i zauważyła to policja. No więc zatrzymali włamywaczy i zainteresowali się co to za auto stoi bez tablic rejestracyjnych i dlaczego jest to kradane. Oczywiście w sprawie Magdaleny Żuk, tak samo jak przy wielu innych zagadkowych i niewyjaśnionych sprawach, pojawia się postać Krzysztofa Rutkowskiego. Ale ja w tym materiale nie będę zbytnio poświęcał mu uwagi, ponieważ myślę, że kiedyś zrobię na temat tego człowieka osobny materiał. Faktem jest jednak, że Krzysztof Rutkowski zmieniał wielokrotnie swoje zdanie, jeżeli chodzi o Magdalenę Żuk. Raz twierdził, że to było morderstwo, innym razem, że samobójstwo. Analizowanie więc jego teorii nie ma ani grama sensu, bo są one sprzeczne ze sobą. Jednak skupię się na młodej kobiecie, którą Rutkowski przedstawił w programie Uwaga jako istotny świadek w sprawie Magdaleny Żuk. Dziewczyna ta opowiedziała historię, która okazała się być obciążająca dla rezydenta opiekującego się Magdaleną. Pozwolę sobie teraz przeczytać jej wypowiedź. Byłam w innym hotelu, ale był ten sam rezydent i już na samym początku, jak wylądowałyśmy z mamą, podszedł do mnie i zrobił krótki wywiad. Z kim jestem, tylko z mamą, jaki hotel najlepszy jechałaś? Później trzeciego dnia pobytu o późnej godzinie pojawił się także w hotelu. Piłam drinka i rozmawiałam przez telefon z chłopakiem. Odeszłam na chwilę i zostawiłam tego drinka. Obok rezydenta zjawiło się pięciu innych Arabów. Jeden nawet składał mi niemoralne propozycje. Zorientowałam się, że coś jest nie tak, i uciekłam do pokoju, gdzie była mama. Tam zemdlałam. Następnego dnia miałam ogromny ból głowy i światło wstręt. Jestem pewna, że też mi czegoś dosypali. No i oczywiście wiele osób uznało to za mit z racji, że to była dziewczyna przedstawiona właśnie przez Krzysztofa Rudkowskiego, którego reputacja w tamtym czasie nie była już zbyt dobra. Tylko, że na Facebooku pojawiło się dużo więcej tego typu wyznań. No ja wam teraz przeczytam kilka z nich. O matko, dopiero dowiedziałam się o tej całej sprawie. W październiku byłam tam z krzesną. Krótko, cztery dni, bo potem jechałyśmy dalej. W hotelu były też cztery młode, na około 19-22 lata, Polki, które zakumplowały się z tym całym rezydentem. W wieczór przed naszym wyjazdem trzy z nich podniosły alarm, że czwarta gdzieś zniknęła, choć wyszła tylko na moment do butiku w holu. Sporo osób pomagało jej szukać, zrobił się niezły smród. Po jakichś trzech godzinach szanowny rezydent przyprowadził ją, a bardziej przyniósł, twierdząc, że znalazł ją pijaną w pobliskiej knajpce. Możliwe? Niby tak, choć koleżanki twierdziły, że ona z tych niepijących. W dniu naszego wymeldowania dziewczyny prosiły o pomoc z tłumaczeniem moją ciocię, która jest biegła w językach arabskich, bo chciały zaprowadzić nieszczęsną imprezowiczkę do lekarza czuła się fatalnie, miała silne konwulsje, nic nie pamiętała. Ten rezydent wtedy powiedział, że wszystko załatwi. Jak się dowiedziałam o tej sprawie, to aż mnie dreszcze przeszły. Pod tym komentarzem pojawiła się kolejna kobieta, która napisała Straszne. Znam tego całego Mahmuda, bo w zeszłym roku byłam tam na wakacjach z przyjaciółką, i on wraz ze swoim kolegą Omarem próbowali nas poderwać. Stawiali drinki, proponowali nawet seks za pieniądze. Oczywiście się nie zgodziłyśmy, nie piłyśmy nawet z nimi. No, i teraz jeszcze przeczytam jeden komentarz jeszcze innej kobiety. Ja znam tego typa. Byłam rok temu na wakacjach w Marsalam z chłopakiem i jego rodziną. W popołudniowym czasie wyszłam sama do ośrodka, gdzie wyłącznie było Wi-Fi, żeby połączyć się z najbliższymi. Kiedy siedziałam przy stoliku, podszedł do mnie mówiąc po polsku. Udawał grzecznego i dużo mnie wypytywał skąd jestem i z kim jestem. Zapewne mydlenie oczu. Jednak zorientowałam się, że jest tak przesadnie miły, wróciłam do pokoju, rezygnując z dalszego czatowania z rodziną. Nie widziałam go już później. On znalazł mnie na Facebooku. Kiedy nie przyjęłam go do znajomych, dostałam wiadomości od niego z moimi zdjęciami z tego dnia, kiedy siedziałam z nim przy stoliku. Przerażona już w Polsce, zablokowałam go po tych wiadomościach. No sami przyznajcie, że jest to już dość mocne, bo ciężko uwierzyć, by tyle niezależnych od siebie kobiet kłamało w sprawie jakiegoś rezydenta. Gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie tą wypowiedź dziewczyny od Rutkowskiego, to moglibyśmy patrzeć na to z przymrużeniem oka i dystansem. Ale tutaj mamy dużo więcej takich opinii o tym człowieku. Po tragicznych wydarzeniach powiązanych z Magdaleną postanowił się także wypowiedzieć nieżyjący już niestety Dawid Ozdoba, który przebywał w jednym z tamtejszych hoteli, gdy doszło w nim do strzelaniny. Ozdoba wtedy został aresztowany za to, że podajże kręcił zdarzenie telefonem, no i podzielił się później z internautami tym, co go spotkało właśnie w Egipcie. Ja wam tutaj wkleję fragment tejże wypowiedzi. Wiem, jaka jest różnica, jak traktują Ciebie, jeżeli masz świadka obok. A w momencie kiedy jesteś sam. A nikim. Nikim. Jesteś zerem. I prawda jest taka, że mi chcieli odjechać w hotelu. Tak, chcieli mi odjechać. Koniec w hotelu. Będę mówił to oficjalnie. Ja powiedziałem rezydentowi i wszystkim w basadzie, usłyszałem, że jestem kłamcą. Myślę, że ta dziewczyna miała podobnie, że ona tak samo chciała jakoś to od odratować. Tłumaczyła się, a wszędzie była tylko jedną z dziewczyn, która pojechała tam balować. Czym jest problem? Dlaczego teraz ruszam sprawę teraz, Madzi? Bo powiedział mi wprost: co za problem, żebyś spadł z balkonu albo powiem, że jesteś chory psychicznie? Za dwa dni nikt to nie będzie pamiętał, a Polsce za dwa tygodnie. Wróciłem i o tym mówiłem. Zostałem totalnie shejtowany, zostałem wyśmiany. Rewaria to kombinuje, Tak, i... ja dlatego ją odpuściłem. A teraz dlatego tu powiedziałem, bo ja od razu powiedziałem o Madzie, że powiedzą, że zwariowała, że skoczyła, że popełniła samobójstwo i zobaczcie, i to idzie w tym kierunku. Pomału zbliżając się do końca tego odcinka, przypomnę jeszcze o tym, że w tym samym czasie, w którym straciła życie Magdalena Żuk, przebywała tam także w Egipcie Blanka Lipińska, autorka książki 365 Dni. Chwilę po tym, gdy doszło do tragedii, ta kobieta zaczęła szydzić z tego, co spotkało Magdalenę. Najpierw dodała zdjęcie, pod którym napisała, że tak jak widać w Egipcie jest niebezpiecznie, że umieram ze strachu. Schowałam się w wodzie, bo co róg zagrożenie. W komentarzu ktoś napisał, zabili tam Polkę, a wy balujecie tam? Na co Blanka Lipińska odpisała, ta Polka to się akurat sama zabiła. Po jakimś czasie autorka dodała kolejne zdjęcie i tym razem umieściła opis, który brzmiał: Dzień dobry, świecie. Po burzliwej dyskusji nocnej mam jeden wniosek lub radę. Nie chcecie tu przyjeżdżać, nie róbcie tego, ale przestańcie się nakręcać. W każdym kraju każdego dnia ktoś umiera, i czasem jest to wina tylko osoby, która zaliczyła zgon. Miłego dnia. Tak szczerze, gdybym powiedział teraz, co myślę na ten temat, to niebawem bym dostał pewnie pozew od Blanki Lipińskiej, więc wyjątkowo ugryzę się w język, ale dorzucę jeszcze dygresję, że Lipińska to bliska przyjaciółka Natalii Siwiec. I gdyby nie Natalia Siwiec, to pewnie Blanka by takiej popularności nie zdobyła. Bo kiedy Natalia była już znana, to Lipińska pracowała jako menadżer baru, który znajdował się na ostatnim piętrze owianej złą sławą zatoki sztuki i nikt jeszcze zbytnio tej kobiety nie kojarzył. A mówię o tym dlatego, że Magdalena Żuk w przeszłości brała udział w jakimś szkoleniu prowadzonym przez Natalię Siwiec. Także prawdopodobnie ją lubiła. Więc dodatkowo jest to przykre i żenujące, że Magdalena darzyła sympatią Natalię, a później osoba powiązana z Natalią postanowiła wykpić śmierć Magdaleny. Ale co jeszcze bardziej przerażające, Blanka Lipińska to nie jedyna osoba, która kpiła z tego dramatu. Kilka miesięcy po tych tragicznych wydarzeniach, pielęgniarz, który pracował w tym egipskim szpitalu, dodał na swojego Instagrama taki obrazek, który teraz wyświetli wam się na ekranie. Na tej grafice możemy zobaczyć, jak mężczyzna zakłada kobiecie obląd w włosach, opaskę na oczy, prowadzi ją na dach i popycha. Jakby tego było mało nad tym zdjęciem, została oznaczona lokalizacja właśnie tego szpitala, w którym ten pan pracuje, i to ten sam szpital, z którego wyskoczyła bądź została wepchnięta Magdalena. Jak widać, dla tego pana chyba cała ta tragiczna historia była czymś zabawnym. Daje to do myślenia i to bardzo. Myślę, że tym akcentem mogę przejść już do podsumowania odcinka. W sprawie Magdaleny Żuk pojawia się cała masa niedomówień i znaków zapytania. Pomimo upływu lat nie wiemy tak naprawdę co się wydarzyło. Jednak działanie służb może oznaczać, że prawda jest dla kogoś niewygodna. I o ile rozumiem, że ta prawda mogła być niewygodna dla strony egipskiej, bo gdyby się okazało, że dziewczynę na przykład czymś odurzano i dlatego była w tak złym stanie, to mogłoby to wpłynąć negatywnie na turystykę, która dla Egipcjan jest bardzo istotna. Nie rozumiem jednak, dlaczego wyszło tyle sprzeczności ze strony prokuratury jeleniogórskiej. Chociażby, dlaczego w raporcie jest informacja o narkotykach i rodzina dostała zakaz mówienia o tym, a gdy się wygadali, to nagle zaprzeczono temu, jakoby te narkotyki wykryto w organizmie Magdaleny. Dlaczego prokuratura twierdzi, że obrażenia tylko na połowie ciała są normalne przy skoku z okna, skoro nie są? Dlaczego, kiedy telefon Magdaleny zlokalizował się 20 km na morzu od brzegu, to na okrętkę prokuratura stwierdziła, że ona nie wychodziła z hotelu i na dowód zaznaczyli, że telefon rejestrował się normalnie przy stacjach BTS obok hotelu? Przecież taka lokalizacja GPS jest dokładniejsza niż lokalizacja na podstawie stacji BTS. Wystarczy, że stacja BTS obejmująca hotel była jednocześnie wysunięta najbardziej w kierunku morza, gdzie pływała Magdalena, i sygnał z jej telefonu, dlatego właśnie logował się w tym samym punkcie. Od kiedy w ogóle BTS -y są traktowane jako coś pewniejszego niż? Zwyczajna lokalizacja urządzenia GPS. Gdybym na podstawie tych wszystkich ogólnodostępnych informacji miał wskazać najbardziej prawdopodobną hipotezę, to na pewno nie szedłbym w to, że Magdalena tak o po prostu poleciała do Egiptu i zwariowała do tego stopnia. W moim odczuciu najbardziej realne jest to, że Magdalenie Żuk ktoś podał jakąś substancję, ponieważ chciał ją w jakiś sposób wykorzystać. Ale jej organizm zareagował tak, że od tej substancji dostała psychozy i zrobił się problem, którego oprawca nie przewidział. Pytanie tylko: czy był to przypadek, że poleciała ładna dziewczyna samotnie do Egiptu i ktoś spontanicznie chciał ją skrzywdzić, czy może było to zaplanowane już wcześniej i całe przestępstwo zaczęło się już w Polsce? Na to jednoznacznie nie potrafię odpowiedzieć, ponieważ pomimo tego, że w kwestii Markusa pojawia się sporo nieścisłości, to nie są one na tyle jednoznaczne i mocne, by móc stawiać tezę, że to on maczał w tym palce. Jednak mam jeszcze coś ciekawego. Kiedy życie straciła Magdalena Żółk, to na profilu Karoliny Kaczorowskiej pojawił się post, który umieściła tam jej siostra. I ten post sugerował, że do zgonu Magdaleny przyczyniły się osoby potencjalnie powiązane ze zgonem Karoliny. Treść tego wpisu brzmiała następująco. Gdyby policja Skarpacza rzetelnie poprowadziła śledztwo, to Magda Żuk by dzisiaj żyła. Mimo wszystko, najwięcej faktów przemawia na niekorzyść rezydenta. Wiele kobiet podzieliło się historiami, które były powiązane z tym człowiekiem. Ponadto, to on był najbliżej Magdaleny przez cały jej pobyt i to on powiedział początkowo pracownikom ambasady, że z Magdaleną jest wszystko ok, kiedy prawdopodobnie działo się z nią już coś złego. Jakby tego było mało, wspomniałem wcześniej, że do Egiptu poleciał kolega Markusa, Maciej, który miał dziewczynom się zaopiekować. Kiedy tam dotarł, była ona już w śpiążce i chwilę później odeszła. Mężczyzna jednak miał okazję spotkać się z rezydentem na przesłuchaniu. Po powrocie do Polski, Maciej wyznał, że rezydent miał na ciele wiele obrażeń, które mogły być śladem walki. Jedną z hipotez branych pod uwagę na początku śledztwa było to, że Magdalena miała paść ofiarą handlarzy żywym towarem. W Polsce ciągle udajemy, że takie historie się nie zdarzają. Rzeczywistość jest jednak brutalna, ponieważ szacuje się, że na świecie jest aż 40 milionów ofiar handlu ludźmi i kobiety stanowią aż 72% wszystkich ofiar. I oczywiście w tej puli są nie tylko dziewczyny zmuszane do prostytucji, a także wlicza się osoby zmuszane do jakiejś zwykłej pracy niewolniczej. Jednak według statystyk aż 77% tych kobiet przemyca się właśnie w celach seksualnych, więc takie historie to nie jest film, a smutna rzeczywistość. Także zawsze trzeba zachowywać szczególną ostrożność. Jako ostatnią informację dodam tylko, że po zgonie Magdaleny pojawił się artykuł na egipskiej lokalnej stronie z wiadomościami, i tam napisano, że to nie była pierwsza śmierć tego typu. Stwierdzono w artykule, że media i pracownicy biur podróży już wielokrotnie informowali o takich tragediach. Jako przykład przytoczono niemiecką turystkę, która jakiś czas wcześniej odebrała sobie życie wyskakując z czwartego piętra w hotelu w Hurgadzie. I mniej więcej w podobnym czasie, w identyczny sposób, chciała się zabić turystka z Rosji. Podobna historia zdarzyła się także w Dubaju, gdzie również turystka z Rosji przebywała samotnie i wyskoczyła z szóstego piętra w hotelu. Kobieta ta przeżyła, jednak miała połamany kręgosłup, no i do dnia dzisiejszego jest osobą niepełnosprawną. W wywiadzie ta kobieta powiedziała, że skoczyła dlatego, że pewien mężczyzna zmuszał ją do tego, by się rozbierała, a następnie gonił ją z nożem. Powtórzę to raz jeszcze: nie wierzę, że bez ingerencji osób trzecich Magdalena doprowadziła się do takiego stanu psychicznego i nie wierzę, że bez ingerencji osób trzecich wydostała się ona z pasów, którymi była przypięta do szpitalnego łóżka, i nie dość, że się wydostała z nich. To jeszcze wyskoczyła z okna. A jeżeli tak było, to dlaczego nie zostały do dnia dzisiejszego przekazane wszystkie nagrania ze szpitalnych kamer? Dajcie znać w komentarzu, jaki jest wasz punkt widzenia. Nawet jeżeli macie inne zdanie niż ja, to śmiało je napiszcie. Bardzo was też proszę, jeżeli chcecie mnie docenić, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, a jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to zachęcam także do wsparcia finansowego mojego kanału na zrzutce lub patronajcie. Linki wyświetlą wam się teraz na ekranie, ale znajdziecie je także w opisie pod tym filmem. Pamiętajcie również, że sponsorem tego odcinka była firma Take Drop. Link do ich strony znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu. Dziękuję wszystkim widzom za uwagę, dziękuję wszystkim. Wszystkim patronom i do usłyszenia niebawem.